Nowy temat. Poranna rozmowa Radia Poznań. Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu w towarzystwie Marty Mazurek, do niedawna pełnomocnika prezydenta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom, a od niedawna na samodzielnym stanowisku do spraw równości i różnorodności w gabinecie marszałka województwa wielkopolskiego. Uf, dzień dobry Pani Marto. Dzień dobry Panie redaktorze, pełnomocniczki. Pełnomocniczki. No, no tak. I pani zaczyna od ró równościowych korekt. To... No, okazuje się, że. Ym, ale w gabinecie jest zapisany moż... pełnomocnik, tak? Żebym nie, nie jest. Ja, Aha. jeżeli y, by pan, no nie wiem, czy już na BIP-ie zapis został zmieniony, ale. Nawet na biuletynie, w biuletynie informacji publicznej akurat ta funkcja była w rodzaju żeńskim. To była na moją prośbę i to było też związane z kartą różnorodności. Czyli to tu... zaczyna pani porządki od semantyki w Urzędzie Marszałkowskim? W Urzędzie Marszałkowskim też moja funkcja jest w rodzaju, w rodzaju żeńskim. żeńskim, tak. Ten przedługi wstęp, od którego zacząłem, to jest właściwie taki polityczny twist ostatnich tygodni. Sporo było szumu wokół Pani osoby, wokół tego, że przeskoczyła Pani dosyć miękko do urzędu marszałkowskiego. Nie za dużo tego szumu dla Pani pracy. Zastanawiam się, myślę, że ten szum był wywołany, być może taką, czy, czy brakiem spójnej strategii komunikacyjnej. Takim trochę może tym, że informacja została ujawniona, a nie, bo tu chodzi o to, żeby wytłumaczyć, że ja zostałam przeniesiona w ramach struktur samorządowych. Zarówno, Nie do końca przeniesiona, bo stworzono dla pani nowe stanowisko. Nie było takiego stanowiska w urzędzie marszałkowskim. Ale to już tę propozycję dostałam od, zarówno od marszałka Woźniaka, jak i rozmawiał ze mną w tej sprawie prezydent Jaśkowiak. Mhm. I to jest na, takie przeniesienie jest praktykowane w strukturach samorządowych i jest zgodne z ustawą o pracownikach samorządowych. Tak, tylko, bo pani, ja jestem pracownikiem samorządowym. Tylko jest jeszcze klimat. Klimat jest taki, że media, nawet Gazeta Wyborcza napisała, że to trochę przypomina, pachnie kolesiostwem, że to jest takie miękkie lądowanie dla pani, że trochę pani nie powinna się na to zgodzić, że trochę panią wykorzystano. Środowiska kobiece, lewicowe, też trochę tak mówiły, że prezydent instrumentalnie posłużył się Pani stanowiskiem. Yy, zarzucały, mam nawet konkretne cytaty, że wizerunkowo traktuje problematykę spraw kobiet i mniejszości i tylko włącznie wizerunkowo. Poczuli się zdraceni. To znaczy, że nie powinnam odchodzić z urzędu, nie mogę pracować w urzędzie, jeżeli jestem yy, radną. To no może tak. poczuli się zdraceni tym Pani kandydowaniem w takim razie do Rady Miasta, bo jakaś odpowiedź pewnie się też należy Ruchą, które na Panią stawiały mocno. Że nie wystartuje w wyborach. To, że nie będzie pani już pełnomocnikiem, nie będzie pani się tymi sprawami zajmowała. Może, może wyjaśnijmy tak, ta decyzja o starcie w wyborach, ona oczywiście była poprzedzona rozmowami długimi i są różne płaszczyzny działania. To, na czym mnie zależy, kiedy już wejdę w pewną strukturę, to co zauważyłam, że najważniejsze jest, żeby, żeby wpływać na to, w jaki sposób pisane są uchwały, jakie, jakie kwestie są ujmowane, jakie nie są ujmowane. Mhm. Więc jeżeli mamy. Rozwiązania, które są systemowe, zapisane. Ja, może, tak dla jasności, wytłumaczę Państwu to przyjęcie karty różnorodności. To był taki, to jest doskonały przykład, w jaki sposób. w urzędzie W urzędzie miasta, w urzędzie miasta mhm. jeszcze. W jaki sposób przyjęcie dokumentu, który stanowi pewien parasol dla różnorodnych działań. Właśnie na rzecz y, równości, tam pro, y, anty, y, procedur y, czy y, polityki antymobbingowej w urzędzie, y, szkoleń dotyczących zarządzania różnorodnością. W jaki sposób wprowadzenie takiego dokumentu, wpisanie go, y, y, ono tak naprawdę wpływa, to jest stopniowe. I powolne, ale tak naprawdę to wpływa na to, co się przygotowuje. Czyli co, jak dzieje. pani nie będzie, to i tak to będzie działało, bo tak, to środowiska ko kobiece na przykład mówią, że tak. Jest zespół teraz powołany na czele którego pani stanie, ekspertów niejako, ale nie jeszcze, będzie afiliowany przy urzędzie jeszcze ten i nie zespół, ma pieniędzy, jeszcze ten zespół, nie ma budżetu. Jeszcze ten zespół nie jest powołany zarządzeniem, zarządzenie jest przygotowywane. Ten zespół, o którym pan redaktor wspomniał, to jest też wynik doświadczenia. I to jest też doświadczenie moje, dwuletniej pracy, jako osoby tak naprawdę pełniącej funkcję zupełnie samodzielną w gabinecie prezydenta. Co taka pełnomocniczka może zrobić tak czy jaki ma wpływ tak naprawdę na przykład na pracę wydziału otóż to co ja mogłam zrobić będąc na to też jest ważne jak jest hierarchia w urzędzie pełnomocniczka ma stanowisko tego głównego specjalisty prawda? co oznacza że są jeszcze na przykład funkcje kierownicze są funkcje dyrektorskie więc moje przełożenie czy tego, co mogłam zaproponować na mhm. podstawie rozmów z różnymi grupami osób z miasta zainteresowanych. Weźmy sobie na przykład takie edukacja antydyskryminacyjna, bo to jest coś, co udało się po półtora roku. Tak, takiego... ale też wywoływało sporo kontrowersji opozycji. Wywoływało, tak. Wywoływało. Natomiast doszliśmy do takiego momentu i zarówno też w Radzie Miasta, i bardzo się cieszę w ogóle, bo to było wywołanie pewnej dyskusji publicznej na forum. Czy jest to potrzebne, czy to nie jest potrzebne? Czy to jest realizowane tak naprawdę, mhm. czy nie jest realizowane? Czy potrzebna jest specjalna nazwa i dodatkowe zajęcia, i dodatkowe pieniądze? Okazuje się, że jest potrzebne. I bardzo się cieszę z tej decyzji. To już Rady Miasta, która w ubiegłej kadencji, dlatego że proszę teraz zobaczyć, kto. Decyzja była taka, że to nie będzie przy gabinecie prezydenta te, te, te fundusze, że to nie będzie. Tylko będzie. będzie przy wydziale, będzie oświaty. Przy wydziale mhm. oświaty. Czyli, żeby szkoła miała większą kontrolę? Żeby, żeby tak. Szkoła Żeby oś... nie było takiego przechyłu ideologicznego prawda, w tej sprawie, bo cała antydyskryminacja jest pięknym i szlachetnie brzmiącym określeniem na pewno potrzebnym tylko właśnie żeby to było w takim duchu akceptowalnym dla wszystkich. Myślę niekoniecznie tak, w duchu ale to jest, to, jest do, to jest bardzo to jest bardzo było ja uważam bardzo dobre posunięcie dlatego że rzeczywiście wydział oświaty jest tą jednostką która współpracuje ze szkołami, I, tak, która ma, ma, ma coś mieć powiedzenia i ma mieć nad tym kontrolę. Czas nas trochę ja, goni, ja tylko jeszcze ja jeszcze po tylko rozmawiać. powiem, że na przykład moje możliwości takiej współpracy są Wtedy tak, są też jakby ograniczone. Ja mogę sugerować, podpowiadać, ale to, czy, ta, czy to będzie tak realizowane rzeczywiście z zapałem. Czy tak naprawdę ludzie demonizują Pani stanowisko? że... Myślę, to Pani że... mogła mniej, niż tak naprawdę teraz te środowiska mówią, że ojej, nie będzie pełnomocnika, no to już wszystko się. Nie, ja myślę, że pospięta. zespół jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dlatego że ten zespół będzie się sta... składał z dyrektorów, bo to chodzi o rangę też, z dyrektorów. Wydziałów, na razie takich wydziałów, które są powiązane z polityką społeczną i edukacją. I proszę zobaczyć, że jeżeli będzie zespół, który jest również z niezależnych ekspertów czy ekspertek, tak? i z przedstawicieli, tutaj zakładamy właśnie takiej reprezentacji społecznej, czyli między innymi ja jestem, mhm. dzięki temu, że zdobyłam ten mandat społeczny. I ten zespół będzie pracował razem i współtworzył. Jeżeli się kogoś angażuje w taki proces, proces tworzenia rozwiązań to i, i następnie jest odpowiedzialny. to Rozumiem. Liczymy na większe zaangażowanie i na wejście tej polityki równości. Ja to tak nazwałam do wydziału. Główna pani praca, to jest Urząd Marszałkowski. Już pani wie, teraz, co pani będzie tam tak. robiła. Tak. Ja teraz jest, jesteśmy w, czy ja jestem, ja jestem w w takim, takim etapie wdrażania się, bo ja dopiero mhm. poszłam tam do pracy. I rzeczywiście zapoznaję się, to jest, ponieważ ja już mam doświadczenie pracy w samorządzie, ale to jest troszeczkę, znaczy nie troszeczkę, to jest zupełnie inny, zupełnie inny jakby zasięg mm -hmm. i też to jest trochę... Nazwijmy to taki inny na razie przynajmniej z tego, co, tego, co teraz robię, tak, inny troszeczkę poziom działania. Tak, w tej ale chwili. Co do działań właśnie. W... Jak, jakie cele pani sobie stawia? Bo jak rozumiem rozmawialiśmy przed programem, że to jeszcze jest doprecyzowane. Ja, mam, to, ja mam czas na to, żeby przedstawić marszałkowi też swoje propozycje. Jeżeli chodzi o same działania, czyli nie mówimy o takim, o tej takiej warstwie. Wpisywania czy pracy nad strategią, tak? bo to jest jeden, jakby, poziom. Kolejnym poziomem to jest nawiązanie współpracy z, takim, z największymi miastami regionu. I w tej chwili rozsyłamy takie. Zapytanie, które też będzie takim przedstawieniem, tak? że tutaj mamy takie, taką osobę, która się będzie tym zajmowała. Czyli tak, przeciwdziałanie jest... dyskryminacji tak, różnych tak. grup społecznych, tak. społecznych. równość płciowa, bo tak. próbuję wymieniać te konkretne jeżeli, jeżeli, wykluczenia Jeżeli mówimy, Jeżeli mówimy o tak naprawdę polityce równości, czy równości to, tym, co mhm. się kojarzy, tak? to jest zawsze ze względu. Na tę cechę, która jest cechą przypisaną nam, że tak powiem, niezależną od nas, czyli mówimy o tych pewnych pani głównych Marto, us... Tak. Bo ja chcę też mówić o pewnych kontrowersjach, jakie są wokół tego, bo to wszystko bardzo dobrze brzmi, ale parę dni temu opozycja w Sejmiku pokłóciła się troszeczkę o panią. No bo pierwsze skojarzenie radnych opozycji było takie, pani czytanka ze ślimaczkiem, samym, który nie wie, samym, tak? Dobrze. Kojarze, który nie wie, czy chce być chłopczykiem, czy dziewczynką. I tak kojarzą część Pani działań. Jeżeli Pani z takim bagażem wejdzie do Urzędu Marszałkowskiego, to troszeczkę w tym momencie to jest, no, prawdę powiedziawszy, dla Pani duży balast. To był... Pani chce walczyć z tym wizerunkiem, właśnie. Myślę, że. Walczyć, to znaczy mówić nie, ja tego nie przeczytałam albo nie no, tak przeczytała Pani, nie już, tak było, już się, już się tak, Bo tu chodzi też o coś innego chodziło. Proszę też pamiętać, że ja nie poszłam z czytanką totalnie nieprzygotowana. To było skonsultowane z psychologą, tak, pedagodzko i tak dalej. Takie wyzwań, jakie stoją w regionie. Ludzie Ale z to dlatego, rów, ludzie, dlatego nie mają się dziwię, że to jest. To są abstrakcyjne dlatego, Tak, dlatego się dziwię, że to jest ten, ta rzecz, która jest ciągle. ten, Naprawdę to, to było 10 minut. To była jedna jedna czytanka w trakcie jednej takiej akcji. I dlatego się dziwię, że ciągle to jest jakby powtarzane i tylko utożsamia się mnie z tym. Tak, tak radnie kojarzą to. to. Jak pani chciałaby jeszcze bardzo krótko na sam koniec. Zmienić ten obraz, żeby pokazać, że ta Pani działalność jest znacznie szersza, wykracza poza tego typu sprawy. Myślę, że tutaj proszę Państwa radnych o cierpliwość. Zobaczymy. Przede wszystkim myślę, że w działaniu. Tak samo jak jest pewna, pewna doza nieufności wokół tego rozwiązania z zespołem przy prezydencie, myślę, że należy dać trochę czasu i poczekać, i zobaczyć, jak to działa. To są rozwiązania. Ja zdaję sobie sprawę, że marszałek podjął decyzję o stworzeniu czy o pójściu w kierunku takim, który jest wymagany czy oczekiwany również w Unii Europejskiej zgodny z dyrektywami że trzeba po prostu się temu przyjrzeć czy nasze strategie w jaki sposób odpowiadają no jakie są działania dam pani I będziemy, bardzo proszę ja myślę że ja myślę że miesięcy. o konkretach będziemy rozmawiać bo najpierw muszę porozmawiać z marszałkiem dostać akceptację tego co tej proponowanej polityki najpierw na 2019 i moich działań i wtedy przedstawimy niestety... to Kończyć, więc tym bardziej na kolejną rozmowę proponuję żebyśmy się. Jestem umówili. oczywiście bardzo dziękuję i z Marta chęcią. Mazurek, samodzielne stanowisko do spraw równości i różnorodności przy marszałku województwa Wielkopolskiego. Dziękuję za rozmowę. Palana. Dziękuję bardzo.